Stan wyjątkowy. Program z nagrodą publiczności w konkursie Podcast Roku 2023. Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie w słuchowisku politycznym Stan Wyjątkowy. Pan redaktor Kamil Dziubka. Dzień dobry. Ja, czyli Andrzej Stankiewicz, na kilka godzin przed rozwiązaniem Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów rzuciła oskarżenie pod adresem Donalda Tuska, że jako premier ulegał rosyjskim wpływom właśnie. Na pierwszy rzut oka to bez znaczenia, wszak komisja wkrótce poległa w głosowaniu sejmowym rozwiązana przez nową większość, ale czy prezydent może mieć pokusę, żeby rekomendacje komisji stwierdzającą, że Donald Tusk uległ rosyjskim wpływom wykorzystać, aby nie powoływać Tuska na premiera? Dzisiaj na ten temat będziemy rozmawiać, ale nie tylko o tym. Będziemy rozmawiać także o wiatrakach. Lubimy rozmawiać o wiatrakach. Czy to jest afera wiatrakowa, to co się dzieje z pierwszym poważnym projektem nowej koalicji, która jeszcze nie rządzi? Zajrzymy, jakie są kulisy powstawania projektu, który jest problemem dla Orlenu, ale jednocześnie znalazły się tam pewne wrzutki. Mam takie wrażenie w ogóle, przepraszam, że łajno wpadło w wiatrak i jednak trochę naprawdę się politycznie poniosło. A co z tego wyniknęło, to porozmawiamy w dzisiejszym programie. Andrzej Stankiewicz, Dominika Długosz, Kamil Dziubka, Renata Grochal. To jest Stan Wyjątkowy. Drodzy Państwo, oczywiście agentura, to jest bardzo ważne, która może dojść do władzy w Polsce. Ważne są wiatraki, ważny jest Orlen, ale to jest rzecz, która dla nas jest dzisiaj najważniejsza. Stan Wyjątkowy zwyciężył dzięki Państwa głosom w konkursie publiczności w ramach nagród na podcast roku. Konkurs imienia Janusza Majki organizowany od lat w Rzeszowie i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, bardzo dumni. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za to, że nas Państwo docenili. Pan redaktor Dziubka z podobną tutaj laudacją, bardzo proszę. Tak, ja również bardzo dziękuję. Jest nam bardzo miło, zwłaszcza, że no, to trzeba powiedzieć, rekordowa liczba głosów oddanych w tej kategorii Nagroda Publiczności. No i wszystko wskazuje na to, że to właśnie dzięki widzom, słuchaczom Stanu Wyjątkowego. Tak się właśnie stało, ten rekord został pobity. No przyznam, że mieliśmy nie lada satysfakcję odbierając w Rzeszowie tę nagrodę i fajnie, że taka społeczność wokół tego programu się wytworzyła. Dziękujemy i dziękujemy, prosimy o więcej. Dziękujemy w imieniu Dominiki, dziękujemy w imieniu Renaty. Powiedzmy, że mogli Państwo głosować w ramach rozmaitych kategorii podcastów. Mogli Państwo wybrać dowolny z nich, dowolny z kilkudziesięciu nominowanych podcastów, by wybrać go jako podcast publiczności. I to jesteśmy właśnie my. A teraz, drodzy Państwo, raz jeszcze poproszę o sygnał naszej czołówki z chlubą oznajmiający, że jesteśmy... Jak mawiał Klasek, jedziemy. Klasek już daleko nie pojedzie. Drodzy Państwo, zaczynamy w takim razie. Bardzo proszę, czołówka raz jeszcze i zaczynamy normalnie program. To jest Stan Wyjątkowy. Program z nagrodą publiczności w konkursie Podcast Roku 2023. Raport nie jest z naszego punktu widzenia jako autorów do końca zadowalający, w tym sensie, że działaliśmy pod presją czasu i chcieliśmy go po prostu na dzisiejszy dzień przygotować. Chcieliśmy oczywiście doprowadzić do odtajnienia całego szeregu materiałów, które czy to w formie aneksów, czy to w formie opisowej mogłyby na pewno wzbogacić naszą wiedzę, którą chcieliśmy się z Państwem podzielić, no ale nie ma co już tego powtarzać, po prostu skoro najpewniej jest to nasza pierwsza i ostatnia konferencja, chcieliśmy zaprezentować to, co zrobiliśmy przez ostatnie 3 miesiące. Na, powiedzmy, dość wstępnym etapie, po kilku spotkaniach plenarnych, podjęliśmy decyzję, że komisja zajmie się jednym wąskim, ale niezwykle istotnym tematem, to znaczy kontaktami i współpracą Służby Kontrwywiadu Wojskowego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w latach 2010-2014. Sprawa ta w naszym przekonaniu, po pierwsze, była dość dobrze już zaprezentowana opinii publicznej, chociażby w filmie Reset. Też muszę tutaj powiedzieć coś osobistego. Pracując od ponad roku nad zagadnieniem wpływów rosyjskich, polityki
prorosyjskie i polskich rządów w przeszłości. Znalazłem wiele materiałów, z którymi dzieliłem się później oczywiście już w warunkach pracy komisji z poszczególnymi członkami. Innymi słowy chcę powiedzieć, że jakby w toku mojej wcześniejszej pracy i zgromadzonego materiału w zasadzie w jakimś sensie naturalne było to, że wybraliśmy temat współpracy pomiędzy SKW a FSB jako temat pierwszy, którym komisja po prostu powinna się zająć i w toku prac komisji przez te ostatnie 2,5 miesiąca pozyskaliśmy bardzo dużo, często kluczowych, zupełnie nieznanych również mnie, mimo tego, że zajmowałem się tym tematem od dłuższego czasu, materiałów. Jak powiedziałem, nie wszystkie mogą przynajmniej dziś ujrzeć światło dzienne. Nasz raport poświęcony tej sprawie opiera się więc na materiałach jawnych. Niektóre z nich, mogę Państwu powiedzieć, zostały odtajnione dosłownie kilka godzin temu. Sytuacja związana z kontaktami, współpracą i, co chcę bardzo wyraźnie podkreślić i powiedzieć, konspirowaniem tych kontaktów z Rosjanami, z Federalną Służbą Bezpieczeństwa przez kierownictwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego w latach 2010-2014 jest to wszystko sytuacją bezprecedensową, zupełnie wyjątkową. Samo podpisanie tego porozumienia we wrześniu 2013 roku, charakter tych spotkań. Państwo będziecie mogli się w ogóle po raz pierwszy przekonać o skali tych relacji. No proszę sobie wyobrazić, że w przeciągu zaledwie tych kilku lat my mamy dowody na ponad 100 różnego rodzaju spotkań, które w większości nie zostały, zwłaszcza po roku 2010, udokumentowane. To znaczy były organizowane bardzo często w warunkach urągających zasadom konspiracji czy osłony kontrwywiadowczej, a z drugiej strony nawet na potrzeby wewnętrzne Służba Kontrwywiadu Wojskowego nie sporządzała odpowiednich notatek, nie przygotowywała się, przynajmniej my nic o tym nie wiemy, do tych spotkań profesjonalnie, no, rozrysowując, że tak powiem, jakieś cele tych spotkań. Rekomendacje podzieliliśmy na dwa rodzaje. Rekomendacje ogólne i rekomendacje personalne. Sformułowanie tych rekomendacji wynika z zapisu ustawy, która mówi, że komisja przedstawia wnioski i rekomendacje dla organów władzy publicznej w zakresie zapobiegania wpływom rosyjskim i ich zwalczania. Rekomendacje ogólne mówią o potrzebie dogłębnego przeglądu i reformy systemu zadaniowania i nadzoru służb specjalnych. Mówią o potrzebie funkcjonowania tego typu organu jak nasza komisja. Rekomendujemy także, niezależnie od składu, kontynuację podjętych prac i poszerzenie zakresu czasowego poza ramy, które ustawa wskazała. Wskazujemy na celowość podjęcia długofalowej współpracy z funkcjonującymi w innych krajach podobnych, zwłaszcza krajach sojuszniczych, podobnych instytucji, które monitorują wpływy rosyjskie na politykę publiczną w tych krajach. Rekomendujemy też w szczególności jak najpilniejszy przegląd polskiej polityki energetycznej, przegląd wpływów rosyjskich na trzeci sektor, na media, rola podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału rosyjskiego na polskim rynku i zbadanie wpływu Federacji Rosyjskiej na politykę zagraniczną. Rekomendacje personalne składają się z dwóch części. Pierwsza część dotyczy grupy osób, które odpowiadały za nadzór nad służbami specjalnymi RP, w tym nad SKW, a druga część dotyczy trójki funkcjonariuszy SKW. W odniesieniu do następujących osób: premier Donald Tusk, minister Jacek Cichocki, ministrowie Bogdan Klich, Tomasz Siemoniak i Bartłomiej Sienkiewicz, komisja rekomenduje niepowierzanie im zadań, stanowisk i funkcji publicznych związanych z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo państwa. Analizując dostępne materiały, w tym
zeznania wyżej wymienionych w czasie śledztwa prokuratury, mieliśmy wrażenie, że politycy odpowiedzialni za bezpieczeństwo państwa nie interesowali się bezpieczeństwem państwa. Że ten zakres ich odpowiedzialności nie był dla nich priorytetowy. Jak państwo przestudujecie odtajnione fragmenty ich zeznań, to to wyraźnie zobaczycie. To właśnie płytki, zdawkowy, niesystematyczny nadzór z ich strony doprowadził do tych nieprawidłowości w działaniu SKW, które zostały udokumentowane w raporcie. W związku z tym w odniesieniu do byłych szefów SKW, generała Janusza Noska i generała Piotra Pytla oraz zastępcy szefa SKW, pułkownika Duszy, komisja rekomenduje niepowierzanie im zadań, stanowisk i funkcji związanych z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. To swoją robotę wykonali, tak? Czyli prezes Kaczyński kazał. Nie mieliśmy przecież od początku żadnych wątpliwości. Nawet państwo neutralnie komentujące te kwestie wiedzieli od samego początku, do czego miała być ta komisja i do czego powołani byli ci ludzie. Więc no, na pewno nie jestem zaskoczony. To tylko potwierdza zasadność szybkich decyzji dotyczących pracy tej komisji, jej członków. Jedną z pierwszych czynności, jakie wykonamy, to będzie dokładne sprawdzenie, czy ta komisja kiedykolwiek się spotkała, z jakich materiałów korzystała, czy potwierdzą się pogłoski o wynoszeniu, kopiowaniu, przekazywaniu osobom niepowołanym materiałów zastrzeżonych z MSZ. To cała ta sprawa cuchnie politycznie od samego początku i dzisiaj mamy tego puentę. Kamil, to były dosłownie minuty, no może godziny przed likwidacją Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów, która w tajemnicy, w konspiracji wręcz pracowała przez ostatnie 3 miesiące od końcówki sierpnia. Ostatnie dokumenty odtajniane dosłownie w dniach poprzedzających likwidację przez nową większość. Nie jest to zdziwieniem, że nowa większość chciała tę komisję zaprojektowano przez Prawo i Sprawiedliwość, aby zatrzymać powrót Donalda Tuska do władzy, że nowa większość chciała tę komisję rozpędzić. Słuchaj, główne tezy. Ta komisja, drodzy państwo, będziemy dzisiaj o tym mówić, zajęła się głównie jednym wątkiem. Zajęła się wątkiem umowy z 2013 roku, ale także działań poprzedzających tę umowę, które polegały na kontaktach służby kontrwywiadu wojskowego z rosyjską służbą FSB, która jest następczynią KGB i tutaj kluczowym momentem to jest ten rok 2013, jesień, kiedy SKW podpisało umowę z FSB. Tylko ten wątek komisja zbadała i to jest w raporcie. I teraz tak, Kamil. Według raportu służba kontrwywiadu wojskowego uległa wpływom Federacji Rosyjskiej. To jest taka teza, oczywiście SKW w czasach rządów Platformy. Ulegając wpływom FSB, korzystała z przyzwolenia ze strony kierownictwa państwa, w tym zgody premiera Donalda Tuska. Ale między kwietniem 2010 roku a grudniem 2011 roku w ogóle była prowadzona bez zgody Tuska, czyli jednocześnie była ze zgodą Tuska od pewnego momentu, co jest problemem, a wcześniej, kiedy nie miała zgody Tuska, jest jeszcze większym problemem. Szef minister obrony Tomasz Siemoniak godził się na sytuację, w której premier mógł być niedoinformowany w sprawie relacji z SKW, a porozumienie z 2013 roku było szkodliwe. Kluczowe jest to także i to najbardziej się przebija, że w świetle ustaleń komisji w latach 2010-2014 odbyło się co najmniej 107 spotkań kierownictwa SKW z przedstawicielami FSB. Wbrew pragmatyce służb specjalnych przebieg większości z tych spotkań nie został udokumentowany i fundamentalny wniosek państwo słyszeli już w wypowiedziach przedstawiciele tej komisji, czyli Sławomira Cęckiewicza, profesora Andrzeja Zybertowicza, że osoby takie jak Donald Tusk, Tomasz Siemoniak, Bartłomiej Sienkiewicz, Jacek Cichocki nie powinny zajmować najwyższych stanowisk w państwie. To są te osoby, które mają współtworzyć nowe władze. No tak, tam jeszcze zabrakło, ale oczywiście tym się komisja nie zajęła, no bo nie zdążyła, wiesz, no Waldemar Pawlak też powinien zostać pozbawiony, prawda, no gdyby komisja się zajęła umową gazową z Rosją na przykład, ale akurat z lat 2007-2022, czyli z zakresu, kiedy, w którym
ta komisja miała badać, wybrano akurat ten jeden malutki wąteczek. Zresztą myśmy już o tym mówili co najmniej kilka razy również w tym podcaście. Po pierwsze, no samo to kuriozalne stwierdzenie, że nieudokumentowane spotkania, no to skoro nieudokumentowane, to skąd wiadomo, że ich było 107? To po pierwsze. Po drugie, no ta umowa no nie była umową od tak sobie, że Polska nagle zapragnęła, polskie służby zapragnęły współpracować z służbami rosyjskimi. Ta umowa miała bardzo konkretny wymiar. Zresztą, o ile pamiętam, ona w ogóle nie weszła w życie tak ostatecznie. Tak. To trzeba, drodzy Państwo, powiedzieć, ta umowa nigdy realnie nie weszła w życie, bo ona została podpisana w roku 2013, a w 2014 roku no przecież Rosjanie zajęli Krym i było po ptokach. Było tak. Po ptokach. Poza tym no, ta umowa no, przede wszystkim chodziło o współpracę przy ewentualnym przerzucaniu polskich wojsk z Afganistanu. Punkt 12. Kamil, w świetle przebadanych dokumentów nie znajduje faktycznego potwierdzenia teza, jakoby powodem podpisania porozumienia była potrzeba zabezpieczenia dróg ewakuacji polskiego kontyngentu wojskowego z Afganistanu. Tylko, że no, podobne umowy mieli między innymi nasi sojusznicy. Tak się składa. No dokładnie tak, więc no, był to taki gest rozpaczy, przyznam, tej komisji, która wiedziała, że... Swoją drogą to jest dość ciekawe, że ona została tak skonstruowana, że można było... Sama komisja istnieje, bo to jest istotne. To nie jest tak, że komisja w ogóle przestaje istnieć. Ona istnieje, tylko nie ma członków. Ona jest istnieje, tak, tylko po prostu jest takim pustym wiaderkiem. Szanowni koledzy, towarzysze z Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza z obsługi prawnej, tak to zrobiliście, że można odwołać członków, no trzeba było im dać kadencję. Natomiast wiesz co, ja rozmawiałem z generałem Januszem Noskiem, który kierował służbą kontrwywiadu wojskowego, który ma w ogóle zarzuty działania na rzecz obcej służby i w związku z tym na logikę, no wiesz, jeżeli wysokiej rangi generał ma zarzuty działania na rzecz obcej służby, to powinien siedzieć. No więc to jest chyba jedyny generał, który jest oskarżony de facto o szpiegostwo, a nie siedzi, od lat ma zarzuty i za rządów Prawa i Sprawiedliwości akt oskarżenia nigdy nie poszedł do sądu. I teraz tak, zapytałem go o te 107 spotkań. On mówi... Tak, rzeczywiście mogło być, tylko że po pierwsze, tak jak powiedziałeś, wiadomo, że było ich 107, dlatego że zostały udokumentowane i że to były kontakty z oficerem łącznikowym FSB w Polsce, który po prostu normalnie działał. No tak, czy nam się to podoba, czy nie. Służby mają swoich oficerów łącznikowych w krajach, z którymi mają mi relacje dyplomatyczne bardzo często. I na przykład, kiedy oficer łącznikowy FSB odwiedzał przedstawicieli SKW albo zapraszał ich na coś, to... Te wszystkie jego wizyty były dokumentowane, między innymi dlatego wiadomo, że było ich 107. Kolejny element, tutaj jest taki zarzut, że polskie służby miałyby rzekomo na podstawie tej umowy z 2013 roku, która po raz pierwszy, za co dziękuję Sławomirowi Cenckiewiczowi, ona po raz pierwszy została ujawniona, drodzy Państwo. Zarzut, a przeczytałem ją bardzo dokładnie, ona ma 11 artykułów i nie znalazłem informacji, na jakiej podstawie Cenckiewicz czy Zybertowicz twierdzą, że polskie służby miały informować o operacjach NATO wobec Rosji. Zapytałem więc generała Noska, no jako człowieka, który ma zarzuty, więc powinien wiedzieć lepiej. I on powiedział, że tu jest taki artykuł drugi, rzeczywiście jest, punkt A. Strony udzielają sobie wzajemnie pomocy w następujących głównych kierunkach współpracy w obszarze kontrwywiadu wojskowego. Wykrywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu działalności terrorystycznej i, uwaga, dywersyjnej, skierowanej przeciwko siłom zbrojnym, no to będzie tu napisane obój państw. No dobrze, ale nie obój państw. Niech będzie rusycyzm został, chociaż wersja rosyjska też jest dla tych z państwa, którzy czytają cyrylicą. W każdym razie, myślenie na tej zasadzie, że jeżeli jakaś armia natowska prowadzi działania dywersyjne wobec Rosjan, a my o tym wiemy, na podstawie tego porozumienia, które nie weszło w życie, my powinniśmy o tym poinformować, jest rzeczą niebywale szaloną, zwłaszcza biorąc pod uwagę artykuł 10 tego porozumienia. Niniejsze porozumienie nie narusza praw i obowiązków stron wynikających z innych umów międzynarodowych. Więc mówiąc zupełnie szczerze, jeżeli ktoś uważa, że na podstawie tego porozumienia polskie władze czy SKW za przyzwoleniem Tuska, Siemoniaka, Klicha, Sienkiewicza i Cichockiego, czyli ludzi odpowiadających za armię, za służby i premiera, naruszały traktat polski, natowski i udzielały Rosji, czy mogły udzielać, czy chciały udzielać informacji o działaniach dywersyjnych NATO wobec Rosji, no trzeba być niespełna rozumu. No, panie profesorze, jeden i drugi, naprawdę, znaczy ludzie. Znaczy, wiele mogli się tam napisać, ale tak, to jest tak głupie, że aż zęby bolą, no.
No i najlepsze jest to, że rzeczywiście jakby myślenie takie, że w ogóle na przykład sojusznicy z NATO czy Amerykanie w ogóle nie wiedzieli o kontaktach polskich służb z Rosjanami. Zresztą Amerykanie sami mieli kontakty intensywne wówczas z rosyjskimi służbami. Tak po prostu było. No to zresztą jakby ta komisja też opiera się na takim myśleniu trochę ahistorycznym, bo naprawdę trzeba sobie przypomnieć, jakie były relacje w ogóle Stanów Zjednoczonych Zachodu z Rosją w mniej więcej 2007-2008 roku. No był reset, to był, tak? Rzeczywiście, to był reset, tak? Tak jak brzmi tytuł tego dzieła pana Rachonia. No to panie, drodzy państwo, znaczy ten raport jest tak naprawdę odwzorowaniem tej serii tego Reset, serialu, tak. Bo ona się opierała wokół badania działań SKW, bo to jest najłatwiej było tej komisji przez 3 miesiące, jeżeli coś miała wysmażyć, żeby uderzyć w Tuska i jego ekipę, to było to najłatwiejsze do zrobienia. Artykuł 4. Strony będą współpracować w obszarach wymienionych w artykule 2 mniejszego porozumienia. To jest na przykład ta dywersja, o której państwu powiedziałem. Będą się wymieniać informacjami, uwaga, wymiana jawnych publikacji informacyjnych oraz innych materiałów dotyczących kwestii zabezpieczenia bezpieczeństwa, a zatem no, nie ma tutaj żadnych wielkich tajemnic. Ale moim zdaniem w ogóle najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że przecież żadna z tych osób, co do których zostały wydane rekomendacje, nie została nawet wezwana przed tą komisję, a komisja ma prawo przesłuchiwać, bo takie uprawnienia dała jej ustawa, natomiast nie zostało tam wszczęte formalne postępowanie, nie zostali wezwani świadkowie. Oczywiście ten dokument, tak zwany raport, się opiera na zeznaniach z tego postępowania właśnie prowadzonego przez prokuraturę okręgową, w której właśnie generał Nosek ma zarzuty. To są zeznania sprzed lat. Zresztą ty powiedziałeś o tym, że tam nawet aktu oskarżenia jeszcze nie ma. Tak, no generał Nosek, powtarzam, ma zarzuty za podpisanie tej umowy w 2013 roku. Ale akt ona nie weszła w życie. On ma zarzuty bardzo poważne, działania na rzecz obcej służby i nie ma aktu oskarżenia, a w ramach tego postępowania, tak jak powiedział Kamil, przesłuchiwani byli różni politycy, w tym Siemoniak, Tusk. Komisja wzięła ich, komisja Cenckiewicza, tak ją nazywajmy, wzięła ich zeznania, nie rozmawiając z nimi, nie przesłuchując nikogo, pracując tylko na kwitach, które znalazł Cenckiewicz, odtajniła ich zeznania i na tej podstawie, na podstawie tych zeznań wziętych z prokuratury, sformułowała taką tezę. Zatem mamy sytuację taką. Prokuratura, przesłuchując Donalda Tuska, patrzy w te zeznania. 2017 rok, drodzy państwo. 6 lat, dokładnie. 19 kwietnia. 6,5 roku. 6,5 roku od momentu, kiedy Tusk złożył zeznania w tym śledztwie. Nie dość, że mu nie postawili żadnych zarzutów, że to realnie to samo to śledztwo nie skończyło się aktem oskarżenia wobec nikogo. Tam ci wojskowi, Janusz Nosek, generałowie Pytel i Dusza też byli szefowie SKW, kierownictwa SKW mają zarzuty. Nie poszło to do sądu, Tusk został tylko przesłuchany. I teraz na podstawie tego, jak on był przesłuchiwany, podobnie w przypadku Siemoniaka na przykład, czy Cichockiego, oni bez rozmowy z nimi, na podstawie zeznań, które prokuratura nie uznała za odpowiednie do postawienia im zarzutów. Oni zostają uznani za ludzi, którzy nie dają rękojmi uczciwości, rzetelności, którzy zostali zmanipulowani przez Rosjan, albo działali pod wpływem Rosjan, albo działali na rzecz Rosjan. No, znaczy, No wyrok został wydany. Wiesz, myśmy wiedzieli, kiedy ta komisja powstawała, pamiętają państwo, przełom maja i czerwca, wtedy Donald Tusk 4 czerwca wyprowadził ludzi na ulicę po raz pierwszy w masowym proteście, bo ona powstała właśnie po to. Myśmy wiedzieli, że, mówiliśmy to państwu w stanie wyjątkowym, ponieważ nie dało się Tuska zahaczyć w żadnych innych śledztwach, to teraz ściągnie się rozmaite jego zeznania albo zeznania innych ludzi, których prokuratura nie uznała, że nadają się na zakwalifikowanie do przestępstwa i na tej podstawie komisja uzna, że on jest niegodzien. No to uznała, że jest niegodzien i widzimy dokładnie, po co ona miała być. Różnica jest taka, że w pierwszej wersji ta komisja miała prawo wydać nakaz, taki decyzję administracyjną o tym, że człowiek nie może być wykonywać stanowisk, czy zajmować stanowisk publicznych przez lat 10. Dopiero prezydent doprowadził do zmiany tej ustawy. Gdyby Duda nie zmienił ustawy o komisji... Dobra, ale najpierw ją podpisał. Później mówił, że skieruje, od razu, że skieruje do Trybunału, ale później jednak zdecydował, że dobra, to nie Trybunał, ale... Pod naciskiem Amerykanów. Ale to będzie nowelizacja. I rzeczywiście ta nowelizacja wybiła zęby tej ustawy.
sprawie. Dlatego jest dzisiaj rekomendacja, a nie decyzja administracyjna. Dokładnie tak, no ale poszło w świat. Dobrze, Kamil. Mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz. Patrząc nawet czysto politycznie, bo tam się znalazł Jacek Cichocki, który w rządzie Donalda Tuska był między innymi koordynatorem służb specjalnych. Jeżeli że uderzenie w Cichockiego także oznacza po prostu, że ekipa PiSu uznała, że jakiekolwiek rozmowy z trzecią drogą nie mają sensu, dlatego że to jest dzisiaj szef Kancelarii Sejmu i prawa ręka Szymona Hołowni. Natomiast, tak jak powiedział Kamil, nie ma tam ulubieńca Radka Sikorskiego, bo on się akurat tą sprawą nie zajmował, a komisja nie zdążyła pójść szerzej. Ale wiesz co? Mnie zastanawia obecność tam Bartłomieja Sienkiewicza. Czy ty masz jakiś pomysł, dlaczego tam jest Bartłomiej Sienkiewicz? No mam, bo będzie ministrem kultury w rządzie Donalda Tuska i będzie zajmował się telewizją. Ale myślałem, że ty masz jakiś powód merytoryczny, żeby się zająć Bartłomiejem Sienkiewiczem. No jak rozumiem, no chodzi o niego jako szefa MSW, chociaż on przecież został szefem MSW, o ile dobrze pamiętam, w 2013 roku. Więc tak naprawdę wtedy, kiedy... Jeżeli mówimy o samej umowie, negocjowaniu, no to już właściwie tam się nic nie działo. Więc wydaje mi się, że chodzi przede wszystkim no, o takie wizerunkowe uderzenie w bliskiego człowieka Tuska. Myślę, że twoja intuicja nie jest daleko od rzeczywistości. Wpisałem nazwisko Sienkiewicz do tego 90-stronicowego raportu, czy 100-stronicowego. Nie będę nawet teraz sprawdzał dokładnie, w każdym razie takiej objętości. Pada nazwisko Sienkiewicza 4-krotnie. Uwaga. Na stronie trzeciej, kiedy jest wymienione wśród tych, którzy są niegodni i nie powinni zajmować. Strona trzecia. Strona 41, gdzie jest powiedziane o tym 22 maja 2013 roku. Uwaga. Sienkiewicz dowiaduje się, że Putin opublikował rozporządzenie w sprawie jakby zgody na współpracę, na tę umowę SKW z FSB. To jest kolejna wielka tajemnica. Putin oficjalnie o tym poinformował. Tylko rzeczywiście nie jest sukcesem, że Sienkiewicz jako szef MSW dowiedział się właśnie z publikacji Putina. Dobrze. I Sienkiewicz pyta, o co chodzi? I odpowiada mu zastępca szefa SKW, który kieruje do niego pismo i pisze, że od kilku lat negocjują te umowy i że chodzi głównie o Afganistan, tak jak powiedzieliśmy, zwłaszcza w kontekście wycofania żołnierzy. A komisja twierdzi, że pismo skierowane do ministra Sienkiewicza zawierało nieprawdziwe stwierdzenie. Czyli komisja mówi, Sienkiewicz został oszukany. To jest drugi element, którym... Czyli w pierwszym mówią, że jest niegodny w miejscu. W drugim miejscu raportu mówią, że on został oszukany przez SKW. Strona 42. Aha, to jest ciąg dalszy tego strony 41, powielenie, powtórzenie, że został oszukany. Czyli mamy pierwsza strona niegodzien, kolejna strona oszukany, kolejna strona oszukany, ostatnia strona, numer 76, znowu niegodzien. To jest cały Sienkiewicz w tym raporcie. Ludzie, no przecież on jest umieszczony tylko po to, mówię do was, autorzy, panie Zazebertowicz, panie Zazecenckiewicz, żeby go ośmieszyć, skompromitować albo pozbawić szans na stanowisko ministra kultury, bo ma posprzątać TVP. W tym raporcie jakby nawet gdybym uwierzył, że każdy opisywany tam Tusk, Siemoniak, Klich jako szef MON-u do Smoleńska i tuż po Smoleńsku Siemoniak jako jego następca, Cichocki jako koordynator spec-służb. Ale co jest Sienkiewiczem? Naprawdę. Dlaczego on tu jest jako niegodzien? Zresztą on to już skomentował na Twitterze, ale jedynym powodem jest to, żeby znaleźć pretekst do podważania jego możliwej nominacji ministra kultury człowieka, który ma posprzątać TVP. Dokładnie tak. Więc jak widzisz, no, niespecjalnie kupy się tutaj trzyma. Natomiast no, faktem jest, że te rekomendacje w kontekście już pewnie za przyszłotygodniowej czy jeszcze trochę późniejszej nominacji Donalda Tuska na premiera i tego, że Donald Tusk, Andrzej Duda będzie musiał przyjąć ślubowanie od rządu Donalda Tuska, no to wywołało pewne zamieszanie.
Dobrze, zaraz jeszcze o tym porozmawiamy. Jeszcze jedną historię Państwu opowiem, bo to także się pojawia. To są takie historie, które budzą emocje. Ja tego Sienkiewicza tutaj pokazałem nie dlatego, że jestem mu brat ani swat, ale żeby pokazać, że są goście doczepieni za wszelką cenę, bo taki był polityczny interes. Jest jeszcze jedna historia. W zeznaniach Donalda Tuska, który generalnie, jakbyście Państwo mówili, co Donald Tusk zeznawał w tym 2017 roku, to on generalnie mówi: nie pamiętam, odwołajcie się do dokumentów, wszystko jest w kwitach, a w ogóle to zagwarantujcie, że nie będzie wyciekło z tych zeznań. Takie są mniej więcej jego zeznania. Jest historia taka, gdzie prokurator go pyta o taką rzecz, bo wiem, że to budzi emocje na prawicy, więc od razu to wyjaśniamy, że we wrześniu 2013 roku, kiedy delegacja SKW leciała do Petersburga na podpisanie tej umowy z FSB, to na pokładzie znalazł się człowiek Wladimir Jóźwik, pisane przez V. Wladimir Jóźwik, tak jak anglojęzyczne zapisy rosyjskich nazwisk. Więc oni pytają, czy zna Wladimira Jóźwika, tak jakby Tusk znał Wladimira Jóźwika, tu stwierdzi, że nie zna Wladimira Jóźwika. Dobra. Prokurator, pan Jan Zarosa, to jest taki słuszny prokurator. To chyba taki macierewiczowski mocno. Wydaje mi się, że będzie teraz uciekał do notariatu albo do doradców prawnych. W każdym razie pyta go, czy ma wiedzę, że to jest przedstawiciel FSB w Warszawie i pod nazwiskiem Włodzimierz Jóźwik został zabrany przez SKW na lot do jednostki wojskowej w Braniewie przy obwodzie kaliningradzkim. Sugestia jest taka. SKW zmieniała facetowi tożsamości, ponieważ był przedstawicielem w Polsce, oficerem łącznikowym FSB, to mamy na to dowód, bo poleciał w 2013 roku, jako Wladimir poleciał na podpisanie umowy do Petersburga, ale jednocześnie pod nazwiskiem Włodzimierz Jóźwik, tak jakby był Polakiem, został zabrany do Braniewa. Pytałem o to generała Noska, on mówi, że w tym locie nie uczestniczył, ale zakłada, że ktoś po prostu spolszczył na potrzeby tego lotu, spolszczył mi nazwisko tego człowieka, który jest oficjalnie, czy był oficjalnie oficerem łącznikowym FSB, a zatem to nie była wielka tajemnica. W dodatku Nosek mówi tak, ale jaka jest sugestia, że myśmy wpuścili ruskiego szpiega na teren bazy wojskowej polskiej, tylko problem polega na tym, że co? Sami byśmy siebie oszukiwali, przecież myśmy organizowali ten lot i my decydujemy o tym, czy SKW, kto wchodzi na teren jednostki wojskowej, a kto nie. Twierdzi, że to była wizyta Rosjan, którzy przylecieli helikopterem tam do tej jednostki, a z Warszawy leciała delegacja FSB, SKW i wzięła tego przedstawiciela FSB, oficera łącznikowego. Dobrze. Relacjonuje, prokuratura ma rozmaite instrumenty, mogła przez 7-8 lat coś z tym zrobić. Nic nie zrobiła, w tej chwili nam zostaje to, co zostaje. Kamil, bo poruszyłeś ten wątek. Na ile te elementy, o których mówimy, bo taka się pojawiła od razu teoria, Tusk, niegodzien, Sikorski, tutaj nie wymieniony, ale pewnie w domyśle gdzieś tam by chętnie się Cęckiewicz nim zajął. Natomiast pozostali są jakoś w grze. Nie Klich też nie jest w grze, ale Sienkiewicz jest w grze. Siemoniak ma być koordynatorem służb. A Jacek Cichocki, dzisiaj już bardziej związany z Hołownią, jest szefem Kancelarii Sejmu. A zatem można odstrzelić ważnych zawodników. Czy prezydent czasem nie ulegnie takiej pokusie, żeby powiedzieć, jak przyjdą do niego nowa, jak przyjdzie do niego nowa większość z kandydatem Donaldem Tuskiem, żeby powiedzieć, nie, on niegodzien. Wydaje mi się, że nie. Zresztą sam pan prezydent w końcu to zadeklarował, że nie będzie opóźniał. Nie będzie opóźniał. No to może szybko podejmie decyzję, że nie. No właśnie. Tak jak szybko podjął decyzję o desygnowaniu Mateusza Morawieckiego. Nie czekał w ogóle na pierwsze posiedzenie Sejmu. Tak. Natomiast, no po pierwsze, byłoby to niekonsekwentne z kilku powodów. No przede wszystkim z tego, że to jednak prezydent wniósł nowelizację, która wybijała zęby tej ustawie, no bo a skoro tak, skoro ta komisja nie dostała uprawnień do, można powiedzieć, formalnego odstrzeliwania kandydatów na wysokie stanowiska w państwie, no to prezydent nie powinien się tym kierować. Zresztą konstytucja tutaj nie pozostawia miejsca na jakąkolwiek interpretację. W drugim kroku konstytucyjnym Sejm uchwala wotum zaufania wobec kandydata na premiera, wobec rządu i prezydent odbiera ślubowanie od tak wybranego rządu. To jakby tutaj nie ma
nie ma żadnego pola do spekulacji, można powiedzieć, ale oczywiście, no, jak nauczyli nas politycy PiS-u przez ostatnie 8 lat, lubią interpretować konstytucję na swój sposób. Natomiast faktem jest, że politycy nowej większości, zwłaszcza Koalicji Obywatelskiej, mówią otwarcie o tym, że biorą pod uwagę, iż jakieś przedłużanie, opóźnienie może mieć miejsce. Cześć, no bo pojawia się taka plotka, nie wiem czy słyszałeś, to też Gazeta Wyborcza o tym wspominała, że Duda mógłby na przykład skierować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o opinię. Co oni na to? Przypominam to, co wspomniałeś. Konstytucja mówi jasno, że jeżeli nie uda, hasłowo, skracając, wprowadzając to do konkretu, jeżeli Morawieckiemu nie uda się stworzenie rządu, to wtedy wtedy jest tak, że nie, Morawiecki stworzył rząd, tylko jeżeli nie uzyska wotum zaufania. W razie niepowołania Rady Ministrów w tym trybie w pierwszym kroku Sejm w ciągu 14 dni wybiera prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów, czyli po prostu większość, którą obecna ekipa ma. Uwaga, prezydent Rzeczypospolitej powołuje tak wybraną Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej członków, a zatem no, na pierwszy rzut oka ten zapis nie daje Dudzie możliwości ruchu, ale stąd pani Julia. Ona zawsze da możliwość ruchu. Tak, tak, no, pani no, Julia, wiemy. Oczywiście. No, pani Julia to... Natomiast troszkę zarobiona jest ostatnio, bo... Żartujesz. No tak, tak, no bo przecież jest kilka wyroków wydanych ostatnio i spodziewamy się ciężki kolejnych... finansowo dla nowej... Ciężki finansowo. Ale wiesz, że wnioski prezydenta mają priorytet. Więc... No oczywiście, że w ogóle prezydent ma priorytet aktualnie, jeżeli chodzi o obóz Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast no nie wydaje mi się, aczkolwiek faktem jest, że Koalicja Obywatelska zamówiła ekspertyzy prawne, które no, mają potwierdzać, że rząd jest rządem w momencie wyboru przez Sejm, a nie w momencie powołania go przez prezydenta. Przypominam ci, że sędziowie Trybunału też mieli być sędziami Trybunału nawet bez akceptacji prezydenta, mówimy o roku 2015. No i tak się jednak w praktyce i do dzisiaj nie zostali. Do dzisiaj prezydent nie odebrał od nich ślubowania. Natomiast też platformersi mówili mi w ostatnich dniach, że są gotowi na warunek, jeżeli prezydent będzie opóźniał znacząco to odebranie ślubowania od nowego rządu, od nowych ministrów i premiera, no to oni po prostu z uchwałą Sejmu, skopiowaną kilkanaście razy, stawią się w ministerstwach i będą chcieli po prostu przejmować resorty. Natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że tak się nie stanie. Po pierwsze, myślę, że prezydent nie ma dobrze, takiej ale siły. Dobrze, to spójrzmy na to inaczej. Znaczy, po co to Kaczyńskiemu, poza budowaniem etosu i próbą doprowadzenia, żeby to został powołany 13 grudnia, tak jakby dla tego elektoratu, który stał do 3 w nocy w Jagodnie we Wrocławiu podczas wyborów, to w ogóle miało jakiekolwiek znaczenie. No ale dla prezesa może ma znaczenie symboliczne. Dobrze, a na ile Kaczyński mówi tak, przypominam, że tam jest Andrzej Zebrytowicz, doradca prezydenta, był w tej komisji, więc no, też plotki są na przykład, że tak jak kiedy Donald Tusk w 2007 roku dochodził do władzy, i dokumenty dotyczące likwidacji WSI pojechały do kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, tak teraz też dokumenty zebrane przez Cęckiewicza i Zebertowicza mogą trafić do kancelarii prezydenta i tam prezydent może prowadzić w swoim Biurze Bezpieczeństwa Narodowego dodatkową kwerendę, czy jego ludzie. Dobrze, tak może być. Ale być może Kaczyński stawia Dudę pod pewną presją. Czy on wymienia, czy jego ludzie, czy Cęckiewicz, który jest lojalny wobec Kaczyńskiego, wymienia pewnych ludzi, którzy rządzić nie powinni i przenosi ciężar odpowiedzialności za ich powołanie na Andrzeja Dudę. Jest takie przepychanie się, tak? Kto będzie ponosił odpowiedzialność za oddanie władzy? I Duda, dając Tuskowi misję tworzenia rządu, choćby zrobił to absolutnie nawet w jakimś zakamarku albo kącie, to jednak on będzie ponosił odpowiedzialność za Tuska, za Siemoniaka, za Sienkiewicza. To prawda, ale wydaje mi się, że akurat tutaj Andrzej Duda i też Marcin Mastalerek też w ostatnich dniach mówił o tych możliwych datach powołania rządu Tuska, mówił o... Bo tam jest też kwestia szczytu unijnego, który się rozpoczyna w Brukseli 14 grudnia. No i plan jest taki, że już Donald Tusk, można powiedzieć, na białym koniu wróci do tej Brukseli już jako premier, już nie szef Rady Europejskiej, ale znowu jako szef rządu.
no tylko właśnie musi zostać powołany. No i Marcin Mastalerek nawet ostatnio mówił, że można to zrobić powołanie 13, można zrobić nawet 14 rano, więc wydaje mi się, że akurat tutaj Duda, zresztą ten komunikat jest dosyć jasny, tak? Wydaje mi się, że on tutaj stawia granicę. Mastalerek powiedział, jeśli premier będzie przegłosowany przez większość, to oczywiście prezydent przyjmie ślubowanie i dojdzie do zaprzysiężenia. Tak, i to już nie ma znaczenia. No, nie będzie to raczej 12, bo prezydent jest w podróży do 12 grudnia. Natomiast no pytanie, kiedy będzie też uchwalony wotum zaufania wobec rządu Tuska. Mówi się o 11 wieczorem, bo przypominam, że 11 rano jest exposé Morawieckiego, które podobno ma trwać, nie ma trwać dłużej niż godzinę, tak? Morawiecki obiecał Szymonowi Hołowni. No, ale ta debata zwykle trwa kilka godzin, nawet jeżeli wiemy, że to jest rząd, który za chwilę roztrzaska się o skały, to ta debata i tak no, ten regulamin przewiduje, że to może potrwać kilka godzin i możliwe, że to będzie 11 wieczorem, mówię o powołaniu rządu Tuska, albo 12 w ciągu dnia, więc ten 13 pewnie jest realny, jeżeli chodzi o powołane. Odpowiadając ostatecznie na twoje pytanie, moim zdaniem akurat tutaj jest granica, której Andrzej Duda nie przekroczy, będzie się naparzał z tym rządem na innych polach, ale nie tutaj. Drodzy Państwo, to popatrzmy jeszcze. Szymon Hołownia i Donald Tusk właśnie o tym możliwym zagrożeniu niepowołaniem Tuska i o tym, jakie mogą być terminy powstawania nowego rządu. Bardzo proszę. Pan marszałek zaproponował scenariusz, który z całą pewnością ułatwi wszystkim takie skuteczne, efektywne powoływanie nowego rządu. Wszystkim, włączywszy w to pana prezydenta i jego rolę w tym procesie. Jak państwo wiecie, 11 grudnia będziemy wysłuchiwali pana premiera Morawieckiego z jego propozycjami dla jego rządu. Uśmiecham się, ale wybaczcie. No, znacie państwo wszyscy okoliczności pracy rządu Morawieckiego dzisiaj. I jeśli czas pozwoli 11 grudnia, to 11 grudnia także dokonamy wyboru nowego premiera. Jeśli zgodnie z przewidywaniami Mateusz Morawiecki nie uzyska wotum zaufania. I tę decyzję będzie podejmował oczywiście pan marszałek. Ale chcielibyśmy też ze względu na rangę tych zdarzeń, chcielibyśmy, żeby to odbywało się w dzień albo najpóźniej wieczorem, a niekoniecznie w okolicach północy, bo wiemy ile Polek, Polaków czeka na ten moment już takiej ostatecznej zmiany po 15 października. Jeśli obrady przedłużą się, no to będziemy kończyli ten proces 12 grudnia. Tak czy inaczej, pan prezydent po powrocie ze Szwajcarii będzie miał możliwość zaprzysiężenia rządu. My na pewno zdążymy z całą tą procedurą. Także spodziewajcie się państwo wyboru nowego rządu 11 grudnia. Jeśli czas na to nie pozwoli, 12 grudnia, exposé nowego premiera 12 grudnia. Zaprzysiężenie zakładamy tak 13 grudnia, tak jak pan prezydent sugerował. Trudno wyobrazić, żeby to było inaczej. Jeszcze raz dla porządku, bo to będą ważne dni, ten drugi krok nigdy dotąd w Polsce nie praktykowany, podkreślam. Więc jesteśmy tutaj pionierami, tworzymy historię procedur parlamentarnych. Składa się z trzech modułów, z trzech elementów. Pierwszym jest wybór premiera, drugim wygłoszenie przez niego exposé i przedstawienie składu Rady Ministrów, trzecim głosowanie nad exposé i składem Rady Ministrów. Tak jak powiedział pan premier, jeżeli czas pozwoli, chcielibyśmy wyjść już 11 wieczorem z tej Izby ze świadomością, że w Polsce jest premier, któremu legitymację dali wyborcy 15 października, a exposé i skład Rady Ministrów możemy wtedy spokojnie już przegłosować dnia następnego, a jeżeli czas nie pozwoli, to będzie tak jak pan premier mówił, zrobimy ten de facto w całości drugi krok 12 grudnia. Ja o ostrożność chciałam zapytać, bo pan premier mówi tak ostrożnie. Czy się państwo spodziewacie jeszcze po tym raporcie cząstkowym i to, co wykonała komisja, której członkowie zostali odwołani? Czy myślicie panowie, albo macie obawę, że prezydent mógłby to w jakiś sposób wykorzystać? Czy to byłby już zamach stanu?
Nie ma dzisiaj chyba potrzeby, panie marszałku, nadużywać wielkich słów i jak państwo wiecie, zbyt często padają tu gromkie hasła w tej izbie z ław sejmowych i więc nie ma co chyba spekulować na temat zamachu stanu czy innej wersji hańby narodowej, jaką przygotowuje PiS czy pan prezydent. Trzeba realistycznie oceniać to, co się stało w Polsce. Wystarczy otworzyć trochę szerzej oczy i widać wyraźnie, że niezależnie od różnych pohukiwań, spekulacji, ja uważam, że ryzyka są bardzo niewielkie. I nie sądzę, żeby panu prezydentowi po głowie chodziły jakieś pomysły, które byłyby politycznym samobójstwem każdego, kto takie pomysły wygłasza. To ludzie zdecydowali w sposób jednoznaczny o tym, kto w Polsce będzie ponosił odpowiedzialność za losy państwa. I każdy, kto by chciał podnieść rękę na ten werdykt wyborców, szykowałby sobie polityczne piekło. Tak sobie jeszcze, drodzy państwo, tytułem uzupełnienia, bo sobie to przypomniałem, chciałbym, żeby to wybrzmiało, chociaż może nie powinienem o tym mówić. A propos Sienkiewicza, wyjdę jako głównego obrońca. Od razu nadmienię, że mocno krytykowałem Sienkiewicza za rozmowy, które prowadził w knajpie u Sowy, to można sobie przypomnieć. Natomiast to jest do profesora Zebertowicza, do Sławomira Cęckiewicza, także profesora, którzy doskonale to wiedzą. Przypominam, 4 razy gość jest w raporcie, 2 razy, że został oszukany i 2 razy, że jest niegodzien zajmować stanowiska ministra kultury. On był jednym z twórców Urzędu Ochrony Państwa. Spędził tam ponad dekadę. Co więcej, współzakładał Ośrodek Studiów Wschodnich. Jakby jednostkę białego wywiadu dotyczącą tego, co się dzieje na wschód od Polski, we wszystkich krajach, które są w rosyjskiej strefie wpływów. Gdyby państwo dzisiaj chcieli zapytać, co na to Rosja, na to, że on nie może wjechać na teren Federacji Rosyjskiej, bo ma zakaz wjazdu. Jeżeli ktoś twierdzi w tym raporcie, że się... Znaczy w sumie dobrze, że goście tam umieścili, bo jakby jego historia jest bardzo prosta. Przy wszystkich zastrzeżeniach do jego linii politycznej, do jego temperamentu, do różnych rzeczy, które robi jako szef MSW, czy do jego udziału w aferze kelnerów. Na odcinku wschodnim on jest absolutnie czysty. To, żeście go tam umieścili, świadczy tylko o was i o tym, że ten raport jest pochodną polityki. Zresztą, i tu przejdźmy do debaty w Sejmie, bo debata w Sejmie, która go dotyczyła, mówię o raporcie, no była niebywale, Kamil, efektowna. Były też niemal rękoczyny wisiały w powietrzu, ale zanim o rękoczynach, to bardzo proszę, pan premier Morawiecki jako absolutnie nowalika polityczna w relacjach z Rosją, jako nowalika polityczna w relacjach z Donaldem Tuskiem. Panie premierze, pan, a potem Szymon Hołownia, który żartobliwie skomentował pana wystąpienie, bo my będziemy dzisiaj wobec pana o wiele mniej żartobliwi. Postanowiłem kilka wypowiedzi pana Donalda Tuska przytoczyć. Donald Tusk, maj 2014 rok, a maj 2014 rok to był moment, kiedy już Rosja napadła na Ukrainę, kiedy zajęła Krym, kiedy zajęła Donbas. Tylko to wam przypomnę. Ja bym nie chciał, żeby Polska była w jakiejś awangardzie antyrosyjskiej czy krucjacie antyrosyjskiej. Póki ja będę o tym współdecydował, Polska nie będzie krajem właśnie jakiejś takiej agresywnej koncepcji antyrosyjskiej, powiedział Donald Tusk. Była tutaj mowa o polityce energetycznej, jak przypominacie sobie państwo. Otóż miał czelność pan poseł Budka powiedzieć o Lotosie, o tej polityce, która dotyczyła węgla. No to ja powiem tylko, że czołowy działacz Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczący pan Rafał Trzaskowski, Nord Stream 2, czyli sztandarowy projekt rosyjsko-niemiecki. Ten projekt, o którym dzisiaj prasa niemiecka pisze, że jest koszmarnym błędem, że jest fatalnym błędem. Widzę głowy w dół, wiążecie buty teraz, wstyd się przyznać, rozumiem. Tak, koszmarnym błędem. A tenże wiceprzewodniczący, pan Rafał Trzaskowski, powiedział, że to jest po prostu projekt biznesowy. Tego projektu w
wstydzą się dzisiaj Niemcy nawet. Mam nadzieję, że mogę powiedzieć, a co dopiero powinna się wstydzić Platforma Obywatelska tego projektu. Idźmy dalej. Nie ma kraju, który wzgardziłby pieniędzmi inwestorów. Polska nie jest krajem, który może się od inwestorów odwracać. Nie ma żadnej ideologicznej przesłanki. Nie ma żadnej ideologicznej przesłanki. Mówi również pan ówczesny premier Donald Tusk. Rok, uwaga, to jest rok 2011 w kontekście czego? W kontekście Lotosu, panie pośle Budka. W kontekście Lotosu, tak powiedział właśnie Donald Tusk. To jest, szanowni państwo, próba nazwania dnia nocą, czarnego białym, jak pan poseł Budka ma czelność wspominać dzisiaj o Lotosie. Idźmy dalej. 7 października 2011 rok. Ja podjąłem, moim zdaniem, wielkie wyzwanie, żeby przełamać ten historyczny fatalizm. Historyczny fatalizm. Po katastrofie smoleńskiej, po ataku na Gruzję, Rosja, która zbroiła się po zęby, przygotowywała się do ataku na Ukrainę. Mówi Donald Tusk, żeby Polska z Rosją budowały relacje przyjazne, umożliwiające współpracę, przede wszystkim współpracę gospodarczą w kontekście gazu z Gazpromu. Gazu z Gazpromu, na który to Platforma Obywatelska chciała podpisać umowę, uwaga, na 25 lat. Jeśli dobrze pamiętam, od 2012 do 2037 roku. To były czyny, to nie tylko słowa, które świadczyły o faktycznym uwikłaniu Platformy Obywatelskiej w zależności związane z Rosją. To nie tylko to, co widzieliśmy na filmie Reset. To również szereg działań bardzo konkretnych, które świadczyły o tym, że partia pana Donalda Tuska już wtedy, w tamtych latach, które znaczone były krwią Gruzinów, Ukraińców, krwią tych wszystkich, którzy polegli w katastrofie smoleńskiej, wtedy również pan Donald Tusk szukał różnych powiązań z Federacją Rosyjską. Z Putinem przypilnujemy, mówi Donald Tusk, by nikt piachu w tryby nie sypał. Komentując plany zawarcia nowego kontraktu gazowego między Polską a Rosją, między Polską a Gazpromem. To jest rok 2009, już po ataku na Gruzję. Idźmy dalej. Choć mam swoje poglądy na politykę Rosji, na sytuację w Rosji, chcemy dialogu z Rosją taką, jaka ona jest. Z Rosją taką, jaka ona jest. Czy dalej byście to powiedzieli? Na wołowej skórze spisać można wypowiedzi, a tutaj przytoczyłem tylko pana przewodniczącego Tuska. Przecież tych wypowiedzi po stronie Platformy Obywatelskiej, pana ówczesnego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który zapraszał Ławrowa, jak wam nie wstyd, na spotkanie z ambasadorami polskimi. To poprzednio tego typu hańby dopuścili się ministrowie w czasach PRL-u. Jak mogliście coś takiego zrobić? Czy to wszystko, drodzy rodacy, nie wymaga wyjaśnienia? Czy to wszystko nie wymaga komisji weryfikacyjnej? Wymaga. I właśnie dlatego dzisiaj ci, którzy chwilowo być może są większością, ale być może część z tych, którzy siedzą dzisiaj tutaj naprzeciw mnie i głupio im chowają głowę, patrzą w sufit, może zagłosuje przeciw dyktatowi Donalda Tuska. Może będziecie rzeczywiście trzecią drogą, a nie trzecim pasem na drodze Donalda Tuska do przejęcia władzy. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, panie premierze. Dziękuję też za to, że restrykcyjnie przestrzegał pan limitu czasowego. Pozostawił 3 minuty jeszcze swojej wypowiedzi. Obaj wiemy, jak czas jest cenny.
Łączy nas wiele, obaj jesteśmy na określony czas na swoich funkcjach i znamy nazwiska swoich następców. No, stąd porozumienie moje z panem premierem jest, można powiedzieć, pełne. Drodzy państwo, kilka rzeczy, nie próbując prostować wszystkiego, o czym mówił Morawiecki, ale do kilku rzeczy się odnosimy. Dobrze. 2014 rok. Tusk mówi, że Polska nie będzie, to Morawiecki o tym wspominał, że Polska nie będzie krajem agresywnej koncepcji antyrosyjskiej. Tylko premier nie dodał, jaki był moment. To był moment sytuacji już kryzysowej w relacjach z Ukrainą i wcześniej parę zdań mówił, zmieniły się okoliczności, Rosja działa agresywnie i jej polityka wobec Ukrainy jest nie do zaakceptowania, dlatego Polska jest wśród tych państw, które oczekują stanowczych reakcji ze strony świata zachodniego. Tak mówił Tusk i potem dodawał, że Polska nie będzie szła w awangardzie. Morawiecki o tym zapomniał. Morawiecki wypomniał Trzaskowskiemu uznanie Nord Streamu za projekt biznesowy. Odwołajmy się tu, Kamil, do Radka Sikorskiego, słynnego krytyka Nord Streamu. Tak, który... to Radek Sikorski powiedział, że to jest pakt Ribbentrop-Mołotow de facto. Premier wypominał Donaldowi Tuskowi wypowiedź z 2011 roku, że dotycząca potencjalnej prywatyzacji Lotosu i udziału Rosjan w tej prywatyzacji, że nie ma żadnej ideologicznej przesłanki, bo mówić nie inwestorom z Rosji. Ale zapomniał pan premier dodać, że drugie zdanie brzmiało tak. Ze względu na pozycję surowcową Rosji na dalsze częściowe uzależnienie od strony rosyjskiej wskazana jest pewna ostrożność i powściągliwość. Rosjanie nie kupili Lotosu, chociaż starali się kupić. Premier mówi, że Platforma chciała, to już mówiliśmy 10 tysięcy razy. Panie premierze, pan nas słucha, pan nie słucha swojego podcastu koszmarnego, ani Hołowni tego, który będzie nagrywał swój podcast. Ten może być troszkę lepszy. Może troszeczkę, ale nie tak bardzo jak nasz, proszę państwa, oczywiście. Platforma chciała umowę gazową do 2037 roku. To jest całkowita nieprawda. Po pierwsze, ta umowa nigdy nie weszła w życie do 2037 roku. Po drugie, chciał jej Waldemar Pawlak. A Tusk z Sikorskim, wykorzystując nacisk Komisji Europejskiej, zablokowali to. Ta zła Komisja Europejska jeszcze przyblokowała. Komisja Europejska powiedziała, to nie, bo by to faworyzowało Gazprom. I to ona zablokowała. Ale Tusk z Sikorskim byli po stronie Komisji Europejskiej w tym starciu. Premier Morawiecki, ale on mi dzisiaj kontentu dostarcza. Mówi, że Donald Tusk w 2009 roku, to był 1 września, wtedy słynny na molo, będziemy jeszcze o tym molo mówić, kiedy dokonywał zdrady stanu na molo w Sopocie Donald Tusk z Putinem, który przyjechał na rocznicę. Pokątnie rozmawiając na molo, pokątnie, tak żeby nikt ich nie zauważył. Absolutnie, no, zdradzał Polskę na molo w Sopocie. W 2009 roku, kiedy była okrągła rocznica wybuchu wojny i wielu przywódców światowych przyjechało, że Tusk wtedy powiedział, z premierem Putinem przypilnujemy, by nikt piachu w tryby nie sypał. To a propos tej umowy gazowej. To był rok 2009, a umowa była z 2010 roku. Tylko nie dodał premier, że jednocześnie, kiedy była dyskusja, pewne napięcia już wtedy w 2009 roku, bo to było po agresji na Gruzję w 2008 roku. To Tusk powiedział, reprezentuje tu polski punkt widzenia, który wyrasta z historycznych faktów. Rozstrzelani polscy żołnierze, Westerplatte, Katyń, pakt Ribbentrop-Mołotow to są fakty. Niech każdy je ocenia tak, jak potrafi najlepiej, ale nikt tych faktów nie jest w stanie unieważnić. Wreszcie, i może na tym, Kamil, skończymy. Dlaczego? Fajnie jest. Premierze, podcast twój, na twój temat chętnie bym posłuchał. Exposé Donalda Tuska, rok 2007. O Rosji taką, jaka ona jest, posłuchajmy Donalda Tuska. Wtedy, w 2007 roku. Ale posłuchajmy rok wcześniej premiera Jarosława Kaczyńskiego i jego exposé. Proszę bardzo. Choć mamy swoje poglądy na sytuację w Rosji, chcemy dialogu z Rosją. Taką, jaką ona jest. Brak dialogu nie służy ani Polsce, ani Rosji. Psuje interesy i reputację obu krajów na arenie międzynarodowej. Dlatego jestem przekonany, że czas na dobrą zmianę w tej kwestii właśnie nadszedł. Jestem zadowolony, że sygnały ze strony naszego wschodniego sąsiada potwierdzają, że i także tam dojrzewają do tego poglądu.
Niezmiennie wspierać będziemy prozachodnie aspiracje Ukrainy, artykułowane przez każdy demokratycznie wyłoniony rząd tego kraju. Przyszłość Ukrainy powinna być kluczowym elementem wymiaru wschodniego i polityki sąsiedztwa Unii Europejskiej. Zadaniem naszej polityki wobec Białorusi będzie przekonanie wszystkich kręgów politycznych w tym kraju, że warto postawić na demokrację. Chcielibyśmy, przechodząc już do innych zagadnień, mieć jak najlepsze stosunki z naszymi sąsiadami na wschodzie. Podtrzymujemy nasze poparcie dla ruchów demokratycznych, ale nie chcemy tego poparcia przeciwstawiać dążeniu do poprawy stosunków. Ale chciałbym też tutaj Państwu powiedzieć, że w żadnej dziedzinie pospieszność, a bywa, że i histeria, tak bardzo nie przeszkadza jak właśnie tu. Tu musimy być po pierwsze cierpliwi, po drugie cierpliwi i po trzecie cierpliwi. Procesy, które będą prowadziły do zaakceptowania Polski jako ważnego podmiotu europejskiego i ważnego partnera także dla naszych wschodnich sąsiadów, a w szczególności dla naszego wielkiego wschodniego sąsiada, czyli Rosji, będą prawdopodobnie długotrwałe. Tak się po prostu układała historia tej części Europy. Tak układała się historia naszych stosunków, w których jest wiele zła, ale też, chcę to podkreślić, wiele bliskości. Chcielibyśmy, żeby z czasem ta bliskość zwyciężała, a zło było odrzucane. Kamil, wyobrażasz sobie, że prezes Kaczyński jako premier mówił o wielkim wschodnim sąsiedzie? Rok przed Tuskiem mówił to. Haniebne. Dodajmy, że w tych latach naznaczonych krwią Gruzinów, po 2011 roku, kiedy umowa gazowa już była podpisana, już było po Smoleńsku, Morawiecki był doradcą Tuska. Chłopiek, znaczy skądś ty spadł? Kiedy to wszystko, o czym mówisz, się działo, to co teraz krytykujesz, to ty po tych wydarzeniach albo w ich trakcie doradzałeś Tuskowi. Ale wiesz, że on twierdzi, że nie był doradcą Tuska nigdy. Dobrze, tylko członkiem Rady. Członkiem Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku, uczestnikiem tych imprez USOWY. No z Sienkiewiczem może nie piłeś, lulek nie paliłeś, nie czytaliście Potopu, ale z innymi tak. Ale wiesz, no, najśmieszniejsze w tym wszystkim właśnie jest uczestnictwo BZWBK w próbie na przykład przejęcia przez Rosjan Azotów. Przecież dom maklerski BZWBK. Czyli banku, którym kierowałeś ty, panie premierze? I z tego co pamiętam, premier był wtedy albo szefem, albo członkiem rady nadzorczej bezpośrednio właśnie tego domu maklerskiego. Rosjanie, firma należąca do Mosze Kantora, czyli no, putinowskiego oligarchy. Absolutnie. Próbowała przejąć Azoty. Rząd Tuska, ten zły rząd Tuska, to wtedy zablokował, podwyższając kapitał, robiąc łącząc z Azotami różne operacje. Azoty Tarnów i Azoty Puławy. I Azoty Puławy, po to, żeby rozmyć kapitał. Tak, i żeby udział Rosjan, którzy mieli tam jakąś część żeby udziału, żeby po prostu rozwodnić. Więc dzisiaj mówię, i podejrzewam, że pan premier coś tam jednak mógł zarobić. Nie, na tym. No, wszystko dla Polski. Słuchaj, Ławrow, Sikorski, przepraszam, ale jestem małostkowy, no muszę do premierowi wypowiedzieć, że Ławrow odwiedzał Polskę i rozmawiał na spotkaniu takim dorocznym polskich dyplomatów. Był Ławrow jako gość. W 2010 roku, jesienią rzeczywiście po Smoleńsku. Był taki klimat, o którym Kamil wspomniał. Ale powtarzam, premierze, ty chwilę później zostałeś doradcą Donalda Tuska. Znaczy, jak ci się nie podobał Ławrow, no to trzeba było powiedzieć to Sikorskiemu, Tuskowi, no chłopie, no jakby gdzieś ty był. Dodaj, tu Kamil, mam do ciebie zagadkę, pewnie znasz odpowiedź na to pytanie. Wiesz, jaki był ostatni szef MSZ-u, który się spotkał z Ławrowem przed wybuchem wojny? Wiem. Naprawdę? Pan Zbigniew Rau. Jednak. To i to prawda? W Moskwie. W Moskwie, czyli słuchaj, czyli powiedz... Okej, no... Ale pojechał do Moskwy. Słuchaj, oczywiście pisowcy mówią, no dobrze, ale on był wtedy... Polska miała przewodnictwo wtedy w OBWE, a... Czyli Ławrow był inny jeszcze. Tak. Dobrze, Kamil, ale to wzbudziło... Ta dyskusja wzbudziła podniecenie,
Dariusz Matecki na razie w Sejmie ma niewiele do powiedzenia, za to lata ze zdjęciami. Zobaczmy tę sytuację. Dostał służbowy tablet, ściągnął sobie zdjęcie Tuska z Putinem na molo. Każdy ma desktop, jaki chce. Niektórzy umieszczają żony, inni dzieci. Świnkę Pepe. Nie musiałeś. Dobrze. Niektórzy noszą kantora. Inni mają na desktopie Tuska z Putinem, kiedy zdradzają Polskę na molo. Zobaczmy tę sytuację, bo marszałek Sejmu wykazał się naprawdę, pokazał, że ma talent. Panie pośle Matecki, rozumiem, że występuje pan na sali w charakterze billboardu. Rozumiem. Proszę o to zadbać. Dysponuje pan z pewnością właściwymi środkami, aby go sfinansować. Proszę teraz o zajęcie miejsca. Wszyscy zapoznali się z pana prezentacją. I Kamil, to nawet byłoby jak na Mateckiego dość zabawne, dlatego że Hołownia zabawnie zareagował. Natomiast już mało ciekawie zrobiło się po tym wystąpieniu Jacka Ozdoby. Jacek Ozdoba, bardzo proszę, no specjalista od rozmaitych także zadym. Starł się po swoim wystąpieniu w Sejmie w sprawie odwołania członków komisji. Starł się z posłem Platformy Jakubem Rutnickim, który, jak podejrzewam, będzie ochroniarzem w tej chwili. Słuchaj, kto był u Kaczyńskiego ochroniarzem? Tam był Beria był ochroniarzem, tak? No, Beria, Mariusz Błaszczak zawsze Suski był ochroniarzem. Suski też był Marek pod ręką. Suski. Tak, Leonard Krasulski zawsze się podnosił z siedzenia. No, ale zaraz siadał. Dobrze. Zobaczmy teraz, państwo, tę sytuację, no, która wygląda mało ciekawie. Jakub Rutnicki, minister Jacek Ozdoba, tam jeszcze Bartosz Kownacki się zerwał. Mariusz Gosek, sama suwerenna Polska, kiedy była albo obecna, nie? Jakaś taka jest pobudzona. Padają zarzuty wzajemnie o przyjmowanie substancji powszechnie uznanych za i o badania rozmaitymi czynnikami, żeby sprawdzić. Tak, ja przepraszam, wiem, że się nie powinno czepiać wzrostu, ale no tak, podwodniacy do koszykarza skoczyli, to tak. Dlatego uważam, że Rutnicki może być, który nie ma jakiejś szczególnie błyskotliwej kariery merytorycznej w parlamencie, może tym razem być po prostu ochroniarzem pierwszego rzędu Platformy. Bardzo proszę. Panie Tusk, ja z przerażeniem staję tutaj, dlatego że kilka lat temu stanął pan tutaj i powiedział, że chcemy dialogu z Rosją taka, jaka ona jest. I następnie po tym, co pan mówił, wydarzyły się okropne rzeczy. I trzeba nie mieć wstydu, żeby udawać dzisiaj, że nie realizowaliście polityki resetu z Rosją. Pan boi się jak ognia tego zdjęcia z Władimirem Putinem. Pan się może śmiać, bo pan wszystko zamienia w śmiech, ale to wie pan co, to jest śmiech przerażenia. Dlatego, że historia zapamięta pana jako człowieka, który podpisał umowę, chciał podpisać umowę gazową do 2037 roku. Człowieka, którego oceniła Najwyższa Izba Kontroli. Człowieka, który potrafił ściskać się z Putinem i widzieć w nim przyjaciela. Ale po drugiej stronie byli prawdziwi mężczyźni stanu, byli prawdziwi bohaterowie. Wiecie co, bo dla was to nie jest może ważna chwila. Dla mnie jest ważna chwila, bo dzisiaj powinniście skierować swoje oczy w stronę profesora Cęckiewicza, który obnażył i wyciągnął dokumenty. Pana podpis, zgoda na współpracę służb Polski z FSB. I pan nie ma wstydu, bo gdyby pan miał choć trochę honoru, wyszedł pan, tutaj przed oblicze tej Izby, nawet w super trybie, gdyby pan marszałek pozwolił, i wytłumaczyłby pan, dlaczego przez wiele lat realizowaliście właśnie prorosyjską politykę. I jeszcze na koniec. Pana ministra spraw zagranicznych, jak się mówi w kuluarach, to mówią dziennikarze, chce kierować, czy właściwie chce pan proponować Radosława Sikorskiego. Departament Stanu USA, nagle cisza się zrobiła, tak. Departament Stanu USA stwierdził, że jego czyn wpisuje się na rację Federacji Rosyjskiej. I wstyd, że taki człowiek, który ma pseudonim Reset, ma być ministrem w pana gabinecie. Pana śmiech jest dowodem na to, że pan lekceważy bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polski. I pan, co więcej, jest człowiekiem, który nawet na gruncie europejskim nic się nie przydał Polsce. Co więcej, to dzięki takim ludziom jak wy, Europejskiej Partii Ludowej, budowano Nord Stream 1, Nord Stream 2 i finansowano zbrodniczy system Federacji Rosyjskiej. I pan dzisiaj panie boi się tej komisji, bo pan się boi odpowiedzialności. I te panie pana ministrze, oczy nie będą nikogo mordowały. Panie ministrze, bo pan proponuję... nie powinien patrzeć w lustro z honorem. Już dawno się pan pożegnał. Panie ministrze... I z tym, że ktoś taki jak pan pretenduje na urząd premiera naszego kraju i ta biało-czerwone... Panie ministrze, proponuję, aby zakończył pana taki ad personam.
i odniósł się do rzeczy. Lista posłów zapisanych do głosu i nie tylko ona została wyczerpana. Zamykam dyskusję, ale proszę się... Bardzo proszę, panie pośle... Panowie, proszę o spokój. Proszę o zajęcie miejsc. Proszę o zajęcie miejsc. Nie, uważam, że nie. Proszę o... Nie widziałem szarpania pana posła, widziałem gniecenie zdjęcia. Panie pośle Rutnicki, panie pośle Ozdoba, proszę, panie pośle. Za chwilę zacznę procedurę wykluczania panów z obrad. Jak widać, przydałby się do psychiatra. Czemu atakujesz posła? Co ty robisz? Co pan nie widzi, co zrobił? To proszę wykluczyć z obrad. Proszę go wykluczyć z obrad. Proszę wykluczyć z obrad posła Rutnickiego. Panie marszałku, proszę wykluczyć z obrad tego pana. Proszę wykluczyć z obrad tego pana. Może alkomat trzeba panu zastosować? Jak ty się zachowujesz? Może jakieś inne testy trzeba tobie zaoferować, co? To nagranie zrobił Dariusz Matecki. Oddajemy copyright. No właśnie, a Dariusz Matecki został wycofany z Komisji Sprawiedliwości przez Prawo i Sprawiedliwość, zresztą przez swój klub, ale dlatego, że było jasne, że nowa większość odwoła go ze składu tej komisji. No i co ciekawe, on miał zasiadać w tej komisji razem z posłanką Magdaleną Filix. Przypomnijmy, drodzy państwo, on był zaangażowany razem z redaktorem naczelnym Radia Szczecin Tomaszem Duklanowskim w ujawnieniu informacji, które naprowadziły, które naprowadzały na syna pani Magdaleny Filix jako ofiarę pedofila. Mikołaj popełnił samobójstwo. Tomasz Duklanowski, notabene naczelny Radia Szczecin, właśnie podał się do dymisji, czuje, że nadchodzi wiatr zmian. Matecki z Filix w jednej Komisji Sprawiedliwości, to byłoby coś niebywałego. Dobrze, ale to nie koniec, bo jeszcze Zbigniew Ziobro nie będzie miał co robić w Sejmie, bo większość sejmowa nie zgodziła się na to, aby był już minister sprawiedliwości, był członkiem Komisji Regulaminowej i Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, ona opiniuje te osoby, które mogłyby stanąć przed Trybunałem Stanu, ale na razie władza nie ma większości, nowa nadciągająca władza nie ma większości, żeby Ziobrę postawić przed Trybunałem Stanu. Ziobrę nie, być może innych. Ale... Dobrze, a powiedz mi, ale to, za co ja będę płacił jako obywatel pieniądze Ziobrze, jak on nic nie będzie robił w parlamencie? Co, może go tam jednak Zbigniew Ziobro się zreflektuje i do jakiejś komisji jednak być może pójdzie. Zobacz, Jarosław Kaczyński jest w komisji do spraw petycji. Bardzo ważna komisja. To tak się troszkę dworujemy. Jak posłowie nie chcą specjalnie się narobić w Sejmie, to idą właśnie do komisji do spraw petycji. Zresztą nie wiem, czy Jarosław Kaczyński w ogóle będzie przychodził na te posiedzenia. Natomiast Zbigniew Ziobro będzie przychodził, będzie głosował. Może do jakiegoś zespołu parlamentarnego właśnie się zapisze. Ja mam kilka zespołów, których ja bym go widział, wiesz, na przykład parlamentarny zespół do spraw kaskadyzacji Dolnej Wisły. O. Do spraw lasów to chyba nie w ogóle nie trzeba polemizować. To jest specjalista główny od dojenia lasów. Parlamentarny zespół do spraw edukacji domowej, proszę bardzo, popularny na prawicy. On jest z Krynicy, prawda? Parlamentarny zespół do spraw lecznictwa uzdrowiskowego. Jest też parlamentarny zespół do spraw renaturyzacji Odry i parlamentarny zespół do spraw rozwoju kół gospodyń wiejskich. Przypominam, że z Funduszu Sprawiedliwości tak bardzo dużo pieniędzy szło na właśnie na takie na koła gospodyń wiejskich. W sumie, panie Zbigniewie, mógłby się pan tym wszystkim zająć, a my... Chciałem sprawdzić, czy jest jakiś zespół na przykład ochotniczych straży pożarnych? Nie ma. A przecież straże pożarne też z Funduszu Sprawiedliwości dostawały wozy strażackie na przykład. Może to jest jakiś też pomysł. Słuchaj, egzorcyści też dostawali, więc wydaje mi się, że zespół parlamentarny do spraw egzorcyzmów, ja Ziobro widzę w ogóle jako szefa takiego zespołu.
A to są moje marzenia, drodzy Państwo. Pewnie nigdy nie zostaną zrealizowane. Niestety przechodzimy do rzeczy całkowicie i absolutnie i śmiertelnie poważnych. Czy to jest pierwsza wielka afera nowego rządu, afera wiatrakowa? Zaraz się zajmiemy wiatrakami. Do tej pory z wiatrakami nam się kojarzy tylko Don Kiszot i Marek Suski. W sumie to to samo, ale zajrzymy za kulisy tych zmian, zajrzymy też do portfela Daniela Obajtka, którego Orlen jest dociążany i ubywa Danielowi Obajtkowi także prywatnego majątku, ale proszę się nie gniewać, wszystko zostanie w rodzinie. Prawo i Sprawiedliwość ewidentnie poczuło krew przy tej pierwszej wpadce nowej władzy. Bardzo proszę. To jest stan wyjątkowy. To jeszcze nie koniec. Drugiej części tego podcastu posłuchasz tylko w aplikacji Onet Audio.